Prezentujemy zapis pierwszej z zorganizowanych debat ufologicznych online na żywo w Radiu Paranormalium. Debata odbyła się 19 października 2014 roku, a wzięli w niej udział badacze ufologii Damian Trela, Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej, Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiaś, założyciele portalu infra.org.pl oraz Przemek, założyciel bloga ufoskywatching.pl blogspot.com. Prowadzącym i opiekunem technicznym byłem ja, Marek Sęk i Velios, choć w trakcie debaty występowało troszeczkę problemów technicznych z dźwiękiem i połączeniem, to jednak debatę, myślę, można uznać za udaną. Debata była bardzo wyczekiwana przez słuchaczy Radia Paranormalium oraz czytelników portalu Infra, o czym świadczą liczne zapytania kierowane do nas w ciągu ostatnich miesięcy o to, kiedy wreszcie pierwsza debata się odbędzie. Tak więc dziś dumnie prezentujemy Państwu jej zapis. W Radiu Paranormalium rozpoczynamy pierwszą debatę ufologiczną na antenie Radia Paranormalium. Debata oczywiście będzie prowadzona na żywo. Tutaj mamy troszkę problemów technicznych. Piotr Cielebiaś z Infry walczy ze Skype'em. Muszę mu odpisać, natomiast udało się już połączyć z dwoma naszymi dzisiejszymi gośćmi. Są to Arkadiusz Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej oraz telefonicznie Damian Trela. Witam panów. Dobry wieczór, witam serdecznie. Na początek chciałbym, aby panowie przedstawili się słuchaczom w kilku słowach, powiedzieli, czym się zajmujecie. Może najpierw Arek. No, czym się zajmuję? No, jestem technologiem produkcji drobiarskiej. Aktualnie pracuję poza granicami kraju. Współdziałam w Warmińsko-Mazurskiej Grupie Ufologicznej razem z Bogusławem Zabielskim. Było nas kilka osób, to jest taka grupa, do której w miarę potrzeb dołączają inne osoby i typu tam różdżkarze, w miarę naszych potrzeb, jeżeli mamy jakieś tam badania tego typu w kręgach. Ufologią, znaczy jeżeli to można powiedzieć, że to jest nauka, znaczy w ogóle zagadnieniami ufologicznymi, a w ten sposób może lepiej. Interesuję się od dobrych 30 lat, jak nie lepiej. Wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że zawsze miałem na tym punkcie byłem zainteresowany tym, w ten sposób. Warmińsko-Mazurska Grupa Ufologiczna po prostu zajmuje się archiwizacją takich przypadków, między innymi obserwacji ufologicznych, badaniem głów, które powstają i w zbożach, i w trawach, jakichś tam jeszcze na śniegu. No to co więcej można dodać? No jestem żonaty, mam dzieci już dorosłe, także mam dużo czasu na to, żeby poświęcić się między innymi temu hobby. Oprócz tego jeszcze zdarza mi się latać na paralotni, także następne hobby takie w kręgu latania, że tak powiem. No tyle o mnie. Panie Damianie? To może ja tak trochę krócej na swój temat. Ja natomiast działalnością taką stricte ufologiczną zajmuję się powiedzmy od ponad 14 lat z jakimiś różnymi przerwami. Działam generalnie tutaj na terenie Dolnego Śląska. Od początku można powiedzieć działam organizacyjnie w klubie ufologicznym, Legnicki Klub Paranormalizm Znaleźć Kontakt, z którymi współpracowałem przez parę dobrych lat. Obecnie działam niezależnie. Dokumentuję, zbieram relacje dotyczące takich zjawisk właśnie, jak zjawisk UFO. A oprócz tego prywatnie prowadzę bloga, gdzie też publikuję różne innego rodzaju tematy. Być może część z Państwa jest znany, mój blog. No to tak krótko na mój temat. A oczywiście prywatnie jeszcze dodatkowo pracuję zawodowo w branży lotniczej. Oczywiście adres bloga to czastajemnic.blogspot.com. Zachęcam do czytania. Tak. Jak Państwo słyszycie, cała debata jest realizowana w całości na żywo.
będzie można dzwonić. Nasz Skype to radio.paranormalium.pl. Numer telefonu to 32 746 0008. Można również do nas pisać, przesyłać pytania, sugestie, komentarze. Nasze radiowe gadu-gadu to 36 08 8002. Czat to www.paranormalium.pl. Jesteśmy również na Facebooku, na fanpage'u Radia Paranormalium. Pozwolę sobie tutaj jeszcze, przeczytać komentarz jednego z użytkowników na czacie Radia Paranormalium. Artemius napisał, że ufologia to nie jest nauka. Nie napisał dlaczego, tylko po prostu napisał, że nie jest to nauka. Jak panowie odniesiecie się na początek do tego stwierdzenia? No w sumie ma rację, dlatego że no ciężko powiedzieć, żeby to była nauka. Nie ma w tym kierunku żadnych w sumie możliwości zdobycia wykształcenia, nie ma tytułów profesorskich. Natomiast no to jest bardzo, bardzo szerokie zagadnienie i pod hasłem ufologia mieści się praktycznie, mieścimy bardzo, bardzo szerokie zagadnienie typu tam od obserwacji obiektów jakichkolwiek, w sumie tu chodzi łącznie nawet z badaniami kręgów zbożowych, także no to jest dosyć szerokie zagadnienie, niemniej jednak nie jest to nauka. Ja ze swojej strony zgadzam się jak najbardziej ze swoim rozmówcą. Trudno określać ufologię jako naukę. Być może sama nazwa na niektórych może być trochę myląca, gdyż jest taka dosyć naukowa. Jeśli w ogóle idziemy w stronę takiej interpretacji, no to bardziej można uznać ufologię jako jakąś formę paranauki, jakiejś formy sfery poznawczej, która opiera się gdzieś na jakimś instrumentarium badawczym. Jednak w większości można określić to jako taką formę działalności trochę dziennikarskiej i trochę takiej publicystycznej, a więc na zbieraniu relacji meldunków od świadków i przedstawianie tego w sposób w miarę możliwy obiektywny, szerszej opinii. I być może też po części opierając się na jakichś wnioskach, przemyśleniach, można tworzyć pewne teorie, ale trzeba jednak tutaj zachować pewien zdrowy rozsądek. No tutaj tworzenie teorii w zasadzie, jeżeli to jest na tyle niepoznana dziedzina, to jest po prostu bardzo ciężkie. Natomiast popatrzmy na to, co ufologowie, że tak to... O, ktoś się łączy. Co ufologowie... Łączyć Piotra Cielebiasia telefonicznie. Witaj, Piotrze. Witam. Chciałbym powitać wszystkich, jak zwykle tutaj zebranych, zacnych gości na naszej pierwszej debacie w zasadzie poświęconej takiej bardzo ważnej i gorącej sprawie, jaką są te latające trójkąty i bumerangi. Chciałbym tutaj zadać parę pytań, bo myślę, że celem tych debat ogólnie będzie to, że będziemy zadawali pytania, ważne pytania, których nikt do tej pory nie zadał, albo których trochę się obawiano. I będziemy starać się wyciągać wnioski. Może nie tyle byśmy opowiadali po prostu o nowych sprawach, co raczej wyciągali wnioski, bo zauważyłem, że tego troszkę brakuje w ufologii ogólnie, a szczególnie w tej sprawie latających trójkątów, która staje się coraz dziwniejsza, prawda? Także ja na chwilę oddam głos tutaj i spróbuję jeszcze pobawić się z tym Skype'em nieszczęsnym. Arku? Po mojej myśli poprzedniej, właśnie czym się mniej więcej zajmujemy, to jest oprócz zbierania relacji, czyli bezpośrednich rozmów ze świadkami, to jest także ocena to bardzo dużo zdjęć przedstawiają w sumie niezidentyfikowany obiekt latający, który bardzo często są jakimś, jest jakimś pobliższej, oczywiście pobliższym Poznaniu, jest ptakiem, owadem, czy czymkolwiek innym, więc analiza zdjęć, a jeżeli chodzi o dodatkowo, jeżeli jest to powiązane z jakimiś śladami, które pozostają na Ziemi po lądowaniach na przykład, czy to są na przykład kręgi, czy to cokolwiek innego,
badanie między innymi tych śladów, całe spektrum od liczników promieniowania twardego, liczniki Geigera-Millera do kompasy, mierzenie anomalii czasowych w danych miejscach. Także to jest po prostu bardzo szerokie spektrum działania. No i tutaj, jeżeli bardzo często dziennikarze, śpiesząc się z formułowaniem wniosków czy pisaniem artykułów, robią błędy, które później wpisują się w kanon ufologiczny. Czy takim przykładem jest pierwsza taka notowana, powszechnie uznawana za początek ery UFO na świecie, obserwacja Kena Arnolda, który opisując fotki, znaczy powiedział nie tyle, że to są, wyglądają jak fotki, tylko że ich ruch jest taki jak fotków kamieni rzucanych na wodę, na taf wody, że chodziło mu o to, że po prostu podskakują. Natomiast to, co on narysował klasycznym jakimś tam latającym talerzem, tylko tak nie bumerang. Wyglądało bardzo jak bumerang. No i tutaj można przejść między innymi do tego, że po prostu jest bardzo duża różnorodność kształtów tych obiektów. Kiedyś były to bumerangi i spotki, później jako dziennikarze już pisali wszyscy o spotkach głównie. W tej chwili przyszedł czas na to, że od jakichś dobrych 10 lat bodajże pojawiają się oprócz bumerangów, spotków, latających cygar, trójkąty. Z reguły czarne, są to obiekty kilkusetmetrowe z reguły. Przelatują bezszelestnie, najczęściej też i nocą. Świadkowie, którzy to widzą, najczęściej nie w ten sposób, że po prostu przesłaniają te obiekty gwiazdy. No i tutaj mieliśmy w Polsce bardzo dużo takich ostatnimi czasy obserwacji tych obiektów i też miały one różny kształt. Były to również trójkąty, były to strzały, były to obiekty w kształcie litery M lub W, jak to woli. To jest właśnie takie dosyć ciekawe, że po prostu to wszystko tak jakby ewoluowało w jakąś tam stronę. Na pewno nie są to, tak jak niektórzy próbują tam nam wcisnąć, że są to jakieś tam obiekty produkowane na Ziemi i są to obiekty wojskowe. Na pewno to nie jest dlatego, że po prostu wypuszczanie, jesteśmy na granicy NATO i Rosji, wypuszczanie tego typu obiektów nie miałoby sensu po prostu, według mnie. Ja bym tutaj dodał coś takiego do tego, co powiedział Arek, bo jako historyk z wykształcenia lubię zaczynać rzeczy od początku, że tak powiem, od genezy. Ja bym się nie zgodził z tym, że te relacje pojawiają się od 10 lat, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy prześledzili, one może pojawiają się w takiej skomasowanej ilości, te latające trójkąty, tak od rzeczywiście może od tej słynnej fali nad Belgią. Natomiast jeżeli popatrzymy na polską historię ufologii oraz tą ufologię światową, to zobaczymy, że właściwie, bo tu już postawmy tam granicę na roku 45, to zobaczymy, że w zasadzie pierwsza relacja polska o spotku, niestety nie z polskich źródeł, ale od samego Jacques'a Vallée, pochodzi właśnie gdzieś z okresu powojennego, z Pomorza, z tego co pamiętam, to zostało opublikowane i wspomniane między innymi w takiej małej książce wydanej przez MON, jeszcze za PRL-u, gdzie tam żołnierze mieli zobaczyć ten trójkąt wyłaniający się z wody. To był prawdopodobnie rok 44, nie czwarty, piąty, 46, coś takiego, nie pamiętam teraz dokładnie. Potem mieliśmy jakieś relacje z tego, co pamiętam, w latach 60. oraz była bardzo ciekawa relacja pewnego szybownika,
który również widział, to było bodajże w latach 80., takowy obiekt, który zniknął. To było bodajże w, jeżeli sobie dobrze przypominam, w Pajęczynie. W każdym razie to już występowało. Na przykład słynny latający trójkąt z Lubbock z Teksasu, to są też bardzo dawne czasy. To jest jedno z najlepszych zdjęć, mających dzisiaj kilkadziesiąt lat. Co mnie najbardziej w tej sprawie całej zastanawia, to fakt może nie tylko pochodzenia tych obiektów, bo tego nie wyjaśnimy, bo ja zauważyłem, że wśród tych relacji, które dostajemy, jest bardzo mały odsetek, nie potrafię powiedzieć jaki procent. Natomiast powiedzmy, że z około 25 relacji, które przyszły z tego i tamtego roku, istnieją może 2-3 przypadki, w których bym powiedział, że rzeczywiście to mogą być obiekty typu dron, ewentualnie jakiś bardziej rozwinięty dron. Czyli ten element wojskowy zawsze tam gdzieś będzie pobrzmiewał, bo wiemy, co produkują Francuzi, Brytyjczycy i Amerykanie, neurony i tak dalej. To są wszystko obiekty, które troszeczkę przypominają to, co się widuje. Ja bym natomiast chciał zwrócić uwagę na fakt bardzo ciekawy, a mianowicie pewne anomalne szczegóły występujące w tych obserwacjach, które doprowadziły mnie do wniosku, że to jednak nie są żadne obiekty wojskowe. Ale jeżeli już wyszliśmy od tej genezy, to rzeczywiście to nie jest zjawisko nowe przede wszystkim. Tak, po drugie, gdyby nawet to były obiekty wojskowe znane gdzieś tam od kilkudziesięciu lat, to byłby taki problem. W zasadzie one nie zmieniły formy, tak? Po drugie, one występują w tak dużej różnorodności, że w zasadzie każdy jest inny. To samo notujemy przy obserwacjach UFO. Dziwne, prawda? I wydaje mi się, że te trójkąty i bumerangi mają więcej wspólnego właśnie w sferze tej anomalnej ze zjawiskiem UFO niż z tymi wszystkimi teoriami wojskowymi. Dołączył do nas na Skype'ie współzałożyciel serwisu infra.org.pl Michał Kuśnierz. Witaj, Michale. Tak, witam. Dobry wieczór, Przemku. No, witam. Dołączył do nas właśnie teraz, udało się połączyć z Przemkiem z bloga ufoskywatching.com. Przemku, na dobry początek, ponieważ jest to również twój dzisiaj debiut na antenie Radia Paranormalium, chciałbym, abyś przedstawił się krótko słuchaczom i powiedział parę słów na swój temat. Witam wszystkich słuchaczy. Witam jeszcze raz, Przemek z bloga ufoskywatching.pl. Zajmuję się obserwacjami i polowaniem na niezidentyfikowane obiekty latające. I oczywiście prowadzę bloga ufoskywatching.pl, jak już powiedział Marek. No i jestem bardzo ciekaw właśnie dzisiejszej dyskusji na temat obiektów na trójkątów, bumerangów, które są ostatnimi czasy bardzo często widywane przez ludzi na całym świecie. Także to chyba tak słowem wstępu pokrótce. Przygotowując się do tej właśnie debaty, przygotowałem sobie cały zestaw pytań. Dzisiaj tematem przewodnim naszej debaty są oczywiście zagadkowe latające trójkąty, bumerangi, obiekty w kształcie litery V i inne latające dziwne rzeczy w takich i podobnych kształtach. Panowie, jakie są cechy takich właśnie obiektów? Czy jest coś, co je łączy? Może da się podzielić te obiekty na jakieś grupy, kategorie? Panie Damianie? To co ja zauważam ze swoich relacji, które gdzieś tam do mnie docierały, no to generalnie wyłania się bardzo taki chaotyczny obraz tego zjawiska. Można się pewnie w pewnym sensie dopatrzyć i tych szczególnych. Tą zasadniczą cechą szczególną są oczywiście kształty, ale nie są w pewnym stopniu, co na to zwrócił Pan Piotr, jakąś nowością w ogóle w świecie ufologii, bo wiemy, że takie relacje miały miejsce wcześniej w historii, ale nie przyjmowały takiej postaci intensywnej. Nie mamy do czynienia z tak intensywnością tego zjawiska jak teraz w ostatnich latach. Cechą szczególną dla mnie jest przede wszystkim sam rozmiar tych obiektów, bo bardzo często świadkowie, do których ja docierałem, mówili mi o wręcz dużych rozmiarach, gigantycznych rozmiarach. Często, bardzo, bardzo często te obiekty mogły mieć rozmiar nawet rzędu ponad 100 metrów. Były obserwowane na wysokich pułapach, jak i również i bliskiej odległości od świadków. Wyróżniały się również taką formą kamuflażu, co jest bardzo znamienne.
mimo tego, że często były bardzo dobrze widoczne na niebie, z racji tego, że konfiguracje świateł je tworzących w zasadzie były dobrze widoczne, ale w jakimś stopniu przymglone, zaciemnione. Znamienne jest również to, że te obiekty obserwowane są praktycznie tylko i wyłącznie nocą, bardzo często nad dużymi aglomeracjami miejskimi. Obserwują je zwykle pojedynczy świadkowie. To jest też bardzo ciekawe i zastanawiające, dlaczego właśnie tak duże obiekty pojawiające się w tak wielu miejscach obserwują tylko i wyłącznie pojedynczy ludzie. No, dotychczas ja nie dotarłem do żadnej relacji, aby obiekt o takim futurystycznym kształcie był obserwowany jednocześnie przez kilku bądź kilkunastu świadków. Znamienne również jest to, że często te obiekty się poruszają bezdźwięcznie po niebie. Czasami wręcz spotykałem się z przykładami, które charakteryzują do takich znanych już charakterystycznych zjawisk UFO, jak chociażby ten czynnik OS, czyli ta taka dziwna, zastanawiająca cisza. To jest również wyjątkowe, gdyż no, statystycznie rzecz ujmując, chyba ponad 90% tych relacji jednak dotyczy dalekich obserwacji, a takie czynniki, takie aspekty występują w tych relacjach. Być może ma tutaj wpływ w jakim stopniu percepcja takiego świadka, który po prostu ma takie wrażenie, jakby został trochę odizolowany, że wręcz z wrażenia z tego, co obserwuje. Ale te cechy ewidentnie się przewijają w wielu tych relacjach, no i trudno je bagatelizować w jakiś sposób. Stopniowo jednak kształty trójkątów bumerangów gdzieś tam wypierają te bliskie spotkania, na których bazuje dotychczas dorobek ponad 70-letni światowej ufologii, czyli latających spodków, czy też cygar. Ale jakie można z tego wyciągać wnioski? Myślę, że jeszcze troszeczkę za wcześnie na jakieś takie bardzo sensowne wnioski, jakie płyną z tego. Arku? No, tutaj mieliśmy obserwacje, zgłoszenie obserwacji z 2003 roku z nad bardzo sensowne, gdzie właśnie latający trójkąt widziało więcej niż jedna osoba. Także no tutaj nie jest to tak, że tylko jedna osoba widzi i tylko ona. Obserwacja z 26 kwietnia tego roku, no to była obserwacja latającego trójkąta przez osobę będącą żołnierzem po prostu. I tutaj właśnie, tak jak mówił Damian, to była porównywalna jego wielkość była do pięciokrotnej wielkości samolotu rejsowego. Także są to naprawdę duże obiekty i nie da się je bezpośrednio, powiedzmy tak, nasza technika, ziemska technika nie dysponuje czymś takim. To, że latają bezgłośnie, nie zostawiają słów kondensacyjnych po szpilkach, po spalinach. Bardzo często, czasami świadkowie wyczuwają taki naładowanie elektryczne dookoła. Takie odczucia mają świadkowie. No to są jakieś takie, no i właśnie te obiekty z reguły latają nocami. No ciężko jest tak usystematyzować. Natomiast wracając do różnorodności tak jak któryś z przedmówców mówił właśnie, to są nie tylko zwykłe trójkąty, to są, wyglądają jak dwa splecione ramiona w kształcie bumerangu. Nawet ten najsłynniejszy w Polsce przypadek Zemielicina też nie dotyczył w sumie latającego spotka, tylko był porównywalny do starego typu małego autobusu. Może tam wszyscy pamiętamy takie tak zwane ogórki, takie zaokrąglone z dwóch stron, mniej więcej coś takiego. Także no, przez cały czas różnorodność typów właśnie tych statków jest olbrzymia po prostu. Co obserwacja, to każdy z obserwujących widzi, w każdym przypadku widzi, czy dopatruje się czegoś innego. Michał Kuśnierz? No nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zgodzić się z tym, co mówili koledzy. Faktycznie, znaczy to są obiekty zazwyczaj widywane nocą, dużych rozmiarów, bo tak jak sobie przypominam te relacje, które do nas spływały, chociażby tą relację Polki mieszkającej w Danii z Aarhus,
to ona opisywała wielkość no, boiska piłkarskiego. I w tym momencie no, trudno sobie wyobrazić, aby w ramach ziemskiej technologii można było stworzyć czy zbudować coś, co by powiedzmy poruszało się bezgłośnie po niebie tej wielkości. A jeszcze w dodatku miało cechy właśnie tak jak Damian powiedział, właśnie kamuflażu, czy jakiegoś takiego swego rodzaju maskowania. Także no to jest no, strasznie ciekawe, a to co mi się osobiście narzuca w związku z tym tematem, to jest to, że oczywiście my wiążemy to siłą rzeczy, na przykład tak jak teraz mamy faktycznie no, taką obserwację tego typu obiektów z tym, co dzieje się na Ukrainie, z wojną domową, z różnymi działaniami z zbrojnymi, zarówno po stronie powiedzmy sobie Rosji, a też i z pewnością NATO. No, nie ukrywajmy, że NATO tutaj też w pewien sposób operuje, powiedzmy nieoficjalnie, prawdopodobnie z terenu Polski, ale no, cechy tych obiektów są tego typu, że trudno je przypisać znanym nam rodzajom samolotów czy innych obiektów powietrznych, którymi mogłoby dysponować wojsko. Przemku? No tak, właśnie to, co Michał powiedział przed chwilą, ja chciałbym może troszeczkę tylko rozwinąć, że właśnie jest taka teoria, że duża część z tych obiektów, albo nawet, że wszystkie obiekty są pochodzenia, znaczy, że są to jakieś technologie wojskowe, jednak tutaj przede wszystkim no, wydaje się raczej mało racjonalne, o czym zresztą już wielokrotnie mówiliśmy, stosowanie jakichś, eksperymentowanie i wypuszczanie właśnie jakichś tego typu nowoczesnych dronów nad takimi dużymi aglomeracjami, no bo przecież jakby się tak zastanowić, to skutki upadku takiego drona, tego rodzaju obiektu na miasto mogłyby być no niesamowite, prawda? Więc no nie wiem, wydaje mi się to co najmniej nieodpowiedzialne. Więc no nie wydaje mi się, żeby może jakieś 10% obserwacji dotyczy faktycznie obiektów wojskowych, jakichś nowych technologii, ale mi się wydaje, że nie więcej. Piotr Cielebiaś, Portal Infra. Co chciałem powiedzieć? Po pierwsze, rzeczywiście, wyłanie się z tego, z tych obserwacji latających trójkątów, wyłania się taki jakiś straszny chaos z jednej strony, ale z drugiej strony jest to coś typowego dla zjawiska UFO, dlatego że tam, tutaj też mamy do czynienia w zasadzie z całą gamą obiektów, z różnymi typami, nie ma tak naprawdę żadnego wspólnego mianownika. Ale dwie sprawy. Pierwsza sprawa, słynna fala obserwacji trójkątów nad Belgią, która miała miejsce już dość dawno, wtedy jeszcze uważano, że są to obiekty, że tak powiem, wojskowe. Tam miało miejsce kilka bardzo ciekawych incydentów. Ta fala UFO nad Belgią była, no powiedziałbym, do tego stopnia zdarzeniem unikatowym, że pociągnęła ze sobą reakcję rządu i wojska. Nawet pamiętam, że wtedy zaapelowano albo wystosowano takie oficjalne żądanie do NATO i do Amerykanów, żeby określili, czy to, co lata nad Belgią, jest ich własnością, bo to rzeczywiście przyjmowało czasem bardzo ciekawe formy. Pamiętam taki incydent z Ramelier, gdzie trójkątne obiekty, potem jak się okazało, dwa trójkątne obiekty,
bo drugi się pojawił w czasie obserwacji, był obserwowany z Ziemi, a potem wysłano w ich kierunku na rozpoznanie myśliwca. To się wszystko działo już ponad 20 lat temu, bo to był przełom roku 89-90. Tam było sporo obserwacji również policjantów, także innych ludzi. Tylko że tam była taka sprawa, że o tym w zasadzie mówiły wszystkie media w tym kraju. Gdyby u nas o tym mówiono, podejrzewam, że ten odzew też by był duży. Natomiast tam organizacja SOBEP stworzyła taki ogromny raport dwuczęściowy, taką opasłą księgę, z której wynika kilka ciekawych wniosków. Pierwsze są takie, że no rzeczywiście nie wszystkie to, co zgłoszono, było obiektami latającymi, bowiem w czasie tej masowej histerii, która powstała w wyniku obserwacji tych obiektów, no bo to było rzeczywiście, to był bodajże ponad 1000 obserwacji. Ludzie często po prostu już byli w takiej panice, że tam nastąpiła w tym małym kraju inwazja UFO, że zgłaszali nawet, prawda, obserwacje samolotów i część tych obserwacji rzeczywiście była nic nie warta, ale to, co udało się zgromadzić, między innymi w przypadku tych obserwacji radarowych, obserwacji pilotów, mówiło, że no nie mamy do czynienia z niczym, co mogłoby mieć pochodzenie ziemskie. To było jedno. Ten raport SOBEPS może jest nie dla wszystkich osiągalny, dlatego że powstał bodajże w języku francuskim. I problem jest oczywiście z tą barierą językową w ufologii, że ona nadal obowiązuje. Takim językiem oficjalnym jest oczywiście angielski, ale w tych krajach, które już, że tak powiem, no stawiają na rozwój ufologii w swoim języku, jak na przykład Francuzi czy Niemcy, stamtąd dociera do nas mało mimo wszystko, prawda? Ale druga sprawa, według mnie troszkę nawet ważniejsza. Grupa NIDS, założona przez miliardera Roberta Bigelowa, kierowana przez doktora Kellehera, znana z zaangażowania w badanie wielu spraw paranormalnych, od UFO po słynny Rancho Skinwalkera, stworzyła dwa raporty poświęcone latającym trójkątom i bumerangom i tym wszystkim innym obiektom. Bo oni zauważyli bardzo wiele ciekawych rzeczy, o których tu zaraz, mam nadzieję, opowiem, jak mi pozwolicie, bo nie chcę przedłużać. NIT opublikował dwa raporty, bodajże pierwszy w roku 2002 i kolejny w 2004. I tam się pojawiły troszkę sprzeczne informacje, bo oni cały czas to badali i tak w zasadzie pierwszy raport bodajże stwierdzał, że to mogą być obiekty wojskowe. Oni ogólnie ustalili taki pewien profil zachowania latających trójkątów, bumerangów i tego wszystkiego podobnego do nich. Ten profil mówił, że te obiekty no troszkę zachowują się dziwnie, tak? Bo ich naturą jest jakby manifestacja. To znaczy one się pokazują i czynią to w taki sposób, że jeżeli byłyby to obiekty testowe, no to byłoby to co najmniej głupie zachowanie, prawda? Nieodpowiedzialne. Nic też zauważył, że te obiekty, tak jak u nas, pojawiają się często w pobliżu instalacji wojskowych. Baz, tudzież lotnisk. To samo obserwujemy u nas. Większość tych obiektów, na przykład ten incydent z Lublińca, potem z Grudziądza i tak dalej, one miały miejsce bardzo blisko czasem jednostek wojskowych. Po drugie, nikt zauważył, że te obiekty, no oczywiście są tam ciche i to wszystko, co żeśmy mówili, ale też posiadają, że tak powiem, pewne aspekty, które można by przypisać UFO, tak? Nawet już nie będę się powtarzał, bo też o tym mówiłem. Co z tego wynikało? Oni wtedy poczynili parę konsultacji i wyniknął z tego taki wniosek, że te obiekty to mogą być no, zaawansowane sterowce. To znaczy, że to nie są obiekty, nie są to samoloty, są to sterowce i one są używane do celów transportowych. Prawdopodobnie mają jakiś tam nowoczesny rodzaj napędu, mogą zabierać bardzo dużą
ilość sprzętu i być używanym do takich błyskawicznych wojen. I to był pierwszy wniosek. Natomiast ten drugi wniosek, chyba z roku 2004, on już mówił co innego, że jednak to wszystko się wydaje zbyt skomplikowane, dziwne i nie da się tego ująć w jedne ramy, dlatego że tak, po pierwsze, występuje u tych obiektów strasznie duże zróżnicowanie, prawda? Są trójkąty, są bumerangi, ale to jest tylko taka jakby forma. Każdy jest inny. Takie same wnioski mamy my. Po drugie, no, zachowują się one troszeczkę dziwnie, a nawet bym powiedział, że nieodpowiedzialnie. To samo zauważyliśmy my. One przelatują na bardzo niskich wysokościach, często tak jakby chcą się zamanifestować w jakiejś grupie, bo te obserwacje grupowe nie są takie rzadkie. Na przykład ta sprawa, którą zbadał Marek Miela z maja tego roku, bodajże dzisiaj opublikowano, ona obejmuje dwóch świadków. Problem, może nie problem, pewna różnica między tym, co nic, który był organizacją bardzo ciekawą i w bardzo dziwnych okolicznościach się rozpadł. Pewna różnica zawierała się w tym, że tam było troszkę obserwacji dziennych, natomiast u nas te wszystkie obserwacje w zasadzie są nocne. Tych obiektów, no, nie dość, że ich nie widać, to trudno jest byłoby sfotografować nawet, prawda? Te przeloty są błyskawiczne. Czasami są to takie jakby nawet nie przelot, tylko materializacje jakieś nagłe. Przypomina to, nie wiem, no, bardziej zjawisko jakieś niż obiekt materialny. Przypomina mi się to ta sprawa z Pabijanic, gdzie świadek wyszedł i zobaczył, że coś takiego ogromnego jak się pojawiło na niebie. No i miał trudność z określeniem, że to był obiekt, czy to była taka jakby raczej plama świetlna, no dziwna rzecz. Tak samo to, co pisał Arek Miazga dzisiaj, że obiekt był zdaniem tej pani taki jakby, nie wiem, plazmatyczny, miał jakąś inną zupełnie formę. Także tutaj rzeczywiście próbowano podchodzić tą tematykę latających trójkątów w sposób bardzo, powiedziałbym, czasami rzetelny, dlatego że te wnioski nic, wbrew temu, co mówiono, nie były wcale tutaj takie, chociaż w zasadzie wzajemnie się wykluczały, to jednak pozwoliły nam rzucić na tą sprawę nowe światło. Natomiast, co jeszcze chciałem powiedzieć, powiedziałem już tyle i zapomniałem. Wydaje mi się, że istnieje w tym wszystkim pewien taki wewnętrzny mechanizm funkcjonowania UFO, no bo chyba możemy te obiekty zaliczyć do UFO, że one zawsze, ale może to już w kolejnej wypowiedzi, bo wydaje mi się, że to coś, co kieruje tymi obiektami, wybrało sobie taką taktykę, nie wiem, po co to robi. Można chyba tutaj się pokusić jedynie o jakiś wniosek związany z tym, co pisał Jacques Vallée, że tym kieruje jakaś inteligencja, która chce nam coś pokazać. I to, te trójkąty, te bumerangi, to jest tak jakby, wiecie, kolejna odsłona zjawiska. Nie wiem, mnie się wydaje, że po prostu to coś, co wiąże się z pojawianiem tych obiektów, to nie jest w pełni materialne, to nie są żadni przybysze z kosmosu. To jest coś w rodzaju, nie wiem, jakiejś projekcji psychicznej, ale prawdopodobnie nie naszej, tylko czyjejś. To tak jakby jakiś system wbudowany w naszą rzeczywistość, który mógł dopuszczać integracji. To brzmi dziwnie, to trzeba przetrawić w ogóle. Natomiast wydaje mi się, że to jest dość sensowne, dlatego że rozwiązuje wiele paradoksów, które się w tym kryją. Na co to miałoby nas przygotowywać, nie wiem. Natomiast, reasumując, można wykluczyć w kwestii latających trójkątów, że są to obiekty testowe. A dlaczego? Dlatego, że się zachowują dziwnie, nieodpowiedzialnie, tak jak powiedział Przemek. A gdyby tak, taki latający trójkąt spadł tam na te bloki w Lublińcu, to co by się stało? No, nie muszę chyba mówić. Byłby skandal. Po drugie, nie są to prawdopodobnie te obiekty, o których mówił nic. Czyli nie są to prawdopodobnie jakieś obiekty transportowe.
Chociaż w naszym przypadku mogłoby to mieć jakiś sens, prawda? Że to całe zamieszanie na Ukrainie i nagle takie pojawienie się tych trójkątów jako statków transportowych przenoszących tutaj do nas duże ilości sprzętu amerykańskiego. No ale z drugiej strony te obserwacje latających trójkątów, one się koncentrują w zasadzie no nie na wschodniej granicy. Stamtąd mamy chyba tylko dwie obserwacje, a reszta siedzi gdzieś tam w centrum, na zachodzie, na obrzeżach północnych. Co dalej? Prawdopodobnie nie są to też żadne statki używane na przykład, no nie wiem, pojawiła się taka teoria, że to mogą być obiekty no nie tyle powietrzne, co jakiegoś takiego innego zastosowania, czyli obiekty jakieś tam funkcjonujące, operujące już to poza albo w przestrzeni kosmicznej, prawda? No ale z drugiej strony ta rozbieżność jest tak ogromna, że po prostu wydaje się to nieużyteczne, bo mamy całą gamę jakby podtypów, typów i tak dalej, z których każdy jest inny. No kto by sobie mógł pozwolić na taką masową produkcję maszyn, które w zasadzie nie wiadomo do czego służą. No i kolejna sprawa. Anomalie występujące w tych obserwacjach, które są pokrewne do tego, co dzieje się w zjawisku UFO. Nie występują jednak, co chciałbym zaznaczyć, lub po prostu nie znam wielu takich przypadków w tych historiach związanych z latającymi trójkątami, efekty oddziaływania psychologicznego na świadków. To znaczy ten szok dla obserwatora jest, natomiast nie ma czegoś takiego jak tego takiego syndromu po obserwacji UFO, czyli takiego nagłego otwarcia, nie wiem, albo jakichś tam przesłań i tak dalej, bo to się bardzo często działo w bliskich spotkaniach tego dawnego stopnia. I kolejna rzecz. Dziwne zachowanie tych obiektów, które, jak mówiłem, sprowadza się do ich, jakby nie wiem, filozofia zachowania, to manifestowanie swojej obecności. Tak jakby poprzez i to zauważył też Nic, poprzez swoje pojawienie, one chciały coś udowodnić sobą, bo nawet zobaczcie panowie ten rodzaj kamuflażu, który jest przez te obiekty stosowany. No to jest troszkę dziwaczne, no bo ten kamuflaż jest w zasadzie jest, a no lepiej by było, gdyby go nie było, bo ten obiekt jest bardziej widoczny dzięki temu kamuflażowi. Ale ja się tutaj rozgadałem, mam nadzieję, że za chwilę jeszcze wrócimy do tego, co powiedziałem, mianowicie do tej koncepcji, że latające trójkąty to jest jakaś tam forma ewolucyjna zjawiska UFO. Natomiast, i to na koniec powiem, nie chciałbym wykluczać takiej możliwości, że między tymi obserwacjami zdarzają się nie wiem, spotkanie z obiektami typu, nie wiem, neuron, taranist. Na pewno takie są, ale jest za dużo anomalnych wątków, żeby uważać to za zjawisko w pełni ziemskie. Tutaj pytanie od słuchacza pojawiło się na naszym Facebooku. Pan Piotr pyta, może tutaj nie będę przytaczał w całości tego pytania, natomiast on pyta o w ogóle, jaki jest sens tego, że obiekty typu UFO posiadają światła, no bo tak naprawdę w ich filozofii leży to, że no one są raczej, wydają się nieuchwytne, dążą do jak najwięcej, najwyższego stopnia izolacji, prawda? A z drugiej strony posiadają światła, które tylko zwracają uwagę ewentualnych obserwatorów. I tutaj w zasadzie kłania się to, co powiedziałem na koniec o tym kamuflażu, prawda? Stosowanym przez latające trójkąty. Mieliśmy mnóstwo wzmianek o tym, że rzeczywiście one posiadały jakieś pole maskujące, które z drugiej strony było polem demaskującym, bo odsłaniało więcej niż zasłaniało. Ale panowie, chciałbym zachęcić was do tutaj podzielenia się wnioskami na tym, co powiedziałem, czyli tym, że latające trójkąty mogą być jakąś tam formą ewolucji tego, co nazywamy fenomenem UFO. Michale? Tak jak powiedziałem wcześniej, no to jest pierwsze skojarzenie, to właśnie są pojazdy pochodzenia
ziemskiego, wojskowego i tak dalej. Natomiast tutaj ich charakterystyka daleko odbiega od tego, aby no nawet racjonalnie rzecz biorąc móc nie wyobrazić sobie nawet istnienie tego rodzaju pojazdów, które by niezauważalnie po prostu jakoś funkcjonowały dla po prostu dla ludzi, dla otoczenia. I tutaj ja się to o czym właśnie Piotr mówił, że tak jak zawsze w historii obserwacji UFO mieliśmy do czynienia właśnie z tym, że te pojazdy przybierały w jakiś sposób formy, które jakby kojarzyły się z tak jak było na początku ery kosmicznej ludzkości, sputników, różnych innych satelitów wystrzeliwanych. I tak być może właśnie w tej chwili te pojazdy przybierają formę powiedzmy właśnie tych trójkątów, czyli między innymi, no tak jak jest ten słynny amerykański bombowiec B-1, jeśli się nie mylę, lub innych właśnie dronów i tym podobnych. Coś w tym jest. A co ciekawe, właśnie w momencie jakichś takich dużych przesilań no historycznych, tak jak teraz mamy miejsce na Ukrainie, to właśnie też wtedy występowało wzmożone, że tak powiem, znaczy dużo więcej relacji napływało właśnie o obserwacjach UFO. I to jest ciekawe i to można tutaj sobie podywagować, dlaczego tak jest. Damian Trela. Cóż, ja mogę dodać do siebie, tak przysłuchuję się, tutaj mówią koledzy. Oczywiście trudno, tak jak już mówiłem wcześniej, wyciągać tak daleko idące wnioski na podstawie tego, co już wiemy na temat takich relacji. Jest to w dalszym ciągu jakaś pewna nowość dla nas w ogóle w świecie ufologii, gdyż ta intensyfikacja tego zjawiska nabiera na sile, tak można powiedzieć, od ostatnich 3-4 lat. Choć jak nawiązywaliśmy historycznie do tego problemu, to faktycznie takie zjawiska, takich obiektów, takie obiekty pojawiały się gdzieś tam już wcześniej w historii ufologii, ale nigdy nie przejmowały tak intensywnej postaci. Owszem, były fale UFO, właśnie jak wspomniana fala belgijska w 1989 roku, ale te fale miały charakter taki określony, ramowo-czasowo. To była raptem kwestia, powiedzmy, miesiąca. Tutaj mamy już bardzo rozciągnięcie czasowe w ogóle tych relacji. I w zasadzie każda nowa relacja, jaka wpływa w tym momencie, dotyczy właśnie takich, a nie innych obiektów, o takich innych kształtach. I faktycznie znamienne jest to, co tutaj powiedział pan Piotr, że to zjawisko być może przybrało właśnie taką nową postać ewolucyjną. Takie wnioski też możemy czerpać na podstawie tych zamierzchłych relacji UFO jeszcze z XIX wieku, gdzie przecież wtedy nie donoszono o dyskoidalnych obiektach, o obiektach w kształcie trójkątów, ale przecież mieliśmy latające statki, które gdzieś tam przybywały w Europie. Dopiero ten XX wiek nam wraz z postępem cywilizacyjnym pokazał, że ta ufologia jest jakaś taka trochę inna. Mamy latające spotki, cygara, kule. Teraz mamy postać trójkątów. Być może jest to jakaś forma ewolucji tego zjawiska, która w jakiś sposób próbuje się dostosować do naszej percepcji w ogóle otaczającego świata. Taka moja teoria też jest jak najbardziej. Ale jest to oczywiście tylko teoria, bo na razie możemy sobie tylko odgrywać. Na razie jeszcze mamy, wydaje mi się, za mało informacji, aby jeszcze wyciągać bardziej takie daleko idące wnioski. Arku? No, przede wszystkim
ten kierunek, że toczy się wojna na Ukrainie i tutaj coś tam mamy u siebie, coś widujemy na niebie, no uważam, że to jest po prostu błędny kierunek z jednego prostego powodu. Kilku, no, ale przede wszystkim to jest bardzo mała wojenka, dotyczy bardzo ograniczonego terytorium. Nie są tam stosowane żadne jakieś tam nowoczesne środki bojowe. Gdyby Amerykanie wysyłali tam cokolwiek przez nasz teren jakimiś bojowymi swoimi zaopatrzeniowymi środkami powietrznymi, to po prostu tam by to było, a tego tam nie ma. Jeżeli chodzi o obserwacje nad bazami wojskowymi, to jest taka sprawa, że po prostu są one być może częściej widywane dlatego, że po prostu te na około tych baz chodzi służba patrolowa, która nie ma nic innego do roboty. Stąd być może, że nad naszymi miastami być może żywata to samo. W takiej samej gęstości czy częstości przelotów jak nad batami, tylko tam po prostu jest to obserwowane. W tej chwili są ochroniarze przed różnych magazynów. Też mamy zgłoszenia, używamy zgłoszenia od takich ludzi piastujących takie stanowiska, taką pracę. I oni właśnie no, też widzą różnego kształtu obiekty. Ostatni, który mieliśmy taką informację, porównywał ten obiekt do wagonu kolejowego, błyszczącego wagonu kolejowego, wiszącego gdzieś tam w powietrzu nad głowami. Także to nie jest tak, że to tylko bazy wojskowe i to jakieś połączenia. Aktualnie to są działaniami wojennymi. Raczej nie. Natomiast jeżeli chodzi o kamuflaż tych obiektów, no to też nie sądzę, żeby to był kamuflaż, bo gdyby po prostu chcieli przelatywać i nie być widocznymi, to po prostu najprostszym sposobem by było właśnie wyłączenie się czy przelot o takiej porze, czy w takim momencie, kiedy mamy powiedzmy mgłę, czy jakieś tam duże zachmurzenie, gdzie tego w ogóle nie widać. Natomiast mamy z czymś takim do czynienia, czyli prawdopodobnie to, co my bierzemy za kamuflaż, może być oddziaływaniem napędów tych obiektów na środowisko zewnętrzne, które jest. Takie jest moje zdanie. Natomiast czy to ewoluuje? No być może. No, u nas też technika idzie przez cały czas, się zmienia, idzie do przodu. Natomiast no tutaj, no nie wiem, ciężko powiedzieć, dlatego że jest bardzo dużo różnych doniesień o różnych kształtach obiektów. Ciężko powiedzieć, żeby były czy te latające trójkąty zastąpiły dotychczas widywane inne obiekty. Nie sądzę, żeby tak było. Po prostu, no, przylecieli inni, po prostu, tyle. Michale? Nie, no, oczywiście, no, ja się zgadzam z tym, co właśnie mówi Jarek i Damian. Kurczę, no, trudno tutaj przyjąć jakieś jednoznaczne stanowisko, dlatego że mamy do czynienia już z czymś naprawdę niezwykłym. I tutaj ja bym się skłaniał właśnie ku tej tezie, że zjawisko UFO, że to jest właśnie UFO, które forma odpowiednią do naszej percepcji. A tym samym też wpisuje się w pewien tok wydarzeń, jakie się dzieją wokół nas. A szczególnie w naszym rejonie w tym momencie. I to już nie pierwszy raz tak się zdarza, bo tak mieliśmy wcześniej. Właśnie wspominana fala UFO z Belgii. Były różne inne. Koniec lat 70., początek 80., kiedy mieliśmy też naprawdę dużo falę obserwacji, które zostały opisane w książce Krzysztofa Piechoty,
Kosty i Bronisława Rzepeckiego. I jeszcze w to się wpisało zdarzenie z Mincina. Być może widać w tym jakiś głębszy sens. Znaczy, no tutaj już byśmy musieli wejść w fazę głębszych dywagacji, ale no coś w tym jest na pewno. Przemku? No tak, ja tutaj też już nie mogę wiele dodać. Muszę na pewno przyznać, że bardzo trafne były te spostrzeżenia moich przedmówców. Mnie natomiast zastanawia taka jedna kwestia i to by było fajnie, gdyby ktoś jeszcze to rozwinął. Mianowicie to, że o ile w latach, załóżmy, 90., 80. w Polsce było dużo takich różnych obserwacji latających spodków, kopu, nie wiem, kul, to często się zdarzało tak, że te obiekty lądowały. I mało tego, że lądowały, to jeszcze świadkowie obserwowali no, załogantów tych obiektów w czasach. Natomiast obecnie w przypadku tych obiektów właśnie trójkątnych no mamy do czynienia jedynie z obserwacjami takimi lecących obiektów z przelotami, prawda? Nie ma tutaj żadnych prawda lądowań. Przynajmniej ja nie słyszałem o takich obserwacjach. Halo, halo. Halo, dobry wieczór. Tu Jezus A. Na antenie Radia Paranormalium zadzwonił Konrad 44. Zapraszamy. Przepraszam, jeżeli komuś przerwałem, bo słuchałem ze strumienia radio, więc być może ktoś jeszcze nie skończył, więc nie chcę przerywać, ale chciałbym od siebie dodać ciekawe kilka myśli, pytań, bo ja nie mam odpowiedzi, ale mam ciekawe według mnie pytania, które by trochę zmieniły kierunek tej rozmowy i uogólniły to. Mówicie dużo o poszczególnych zjawiskach, gdzie się pojawiały, przy której granicy te zjawiska, ale ja mam szersze takie pytania. Na przykład, jeżeli są to obiekty pochodzenia pozaziemskiego, wytworzone przez inne cywilizacje pozaziemskie, no to ja doszedłem do takich wniosków, rozmyślając sprawy UFO, że wspominaliście na przykład że o bezgłośnym locie i tak dalej. Trzeba by na przykład chyba zmienić mowę, wyrazy, których używacie. Na przykład to nie jest lot, to jest unoszenie się na przykład, prawda? Ale mniejsza o to. Pytania. Mój wniosek jest taki, że prawdopodobnie jeżeli są to jakieś obiekty pozaziemskich cywilizacji, to muszą one wykorzystywać inne zjawiska fizyczne. Muszą, nie możemy ich rozważać na podstawie naszych, nam znanych zjawisk fizycznych, ponieważ na przykład mój pogląd jest taki, że w oparciu o wiedzę i odkrycia naukowe fizyczne, jakie ludzkość osiągnęła, nie są podróże międzygwiezdne. Na przykład to jest moje twierdzenie. Czyli pierwsza rzecz to była taka, że moje twierdzenie, takie ogólne bardzo, jest takie, że w oparciu o znaną nam wiedzę fizyczną nie, i technologię, inżynierię, nie są możliwe podróże międzygwiezdne. To po pierwsze. Czyli jeżeli oni podróżują, to muszą wykorzystywać jakieś inne, nam nieznane jeszcze zjawiska fizyczne. Druga rzecz, która się wiąże z tym pierwszym, to jest na przykład to, w jaki sposób oni wchodzą w atmosferę ziemską, bo przecież nasze ludzkie pojazdy kosmiczne, wchodząc w atmosferę ziemską, wręcz kilka z nich... Przepraszam bardzo, Konradzie, my tutaj nie dywagujemy na temat tego, skąd się wziął UFO, skąd pochodzi, jak oni wchodzą, jak oni się dostali na Ziemię. My tutaj dywagujemy głównie, dyskutujemy. Tematem głównym tej debaty jest jeden typ właściwie niezidentyfikowanych obiektów latających, a są nimi latające tak zwane trójkąty, bumerangi, obiekty w kształcie litery V. Czy masz jakieś pytania czy spostrzeżenia ich dotyczące? No właśnie wiąże się to w ten sposób, że wy mówiliście o tym, że nie pozostawiają smug kondensacyjnych albo że są bezgłośne. Ja właśnie do tego zmierzam, że jeżeli to są
ludzkie technologie, tak jakieś zaawansowane, no to powinny zostawiać wywoływać zjawiska fizyczne, typu na przykład szybkie poruszanie się przez atmosferę musi wywołać po prostu na przykład nagrzewanie się i jakieś smugi kondensacyjne, a na pewno hałas, na przykład falę uderzeniową. Po pierwsze, czyli jeżeli nie wywołują takich zjawisk, no to prawdopodobnie, albo na przykład zawisają w powietrzu, nie możemy nazwać tego lotem, bo to nie spełnia definicji lotu. To jest unoszenie się w przestrzeni, a nie lot. W związku z tym oni, te pojazdy muszą wykorzystywać jakieś prawa fizyki, o których ludzkość jeszcze oficjalnie nie wie. Nie jest to nauczone na politechnikach na przykład. Także to się wiąże z tym, co mówiliście poprzednio. To ja może się tu wtrącę. Tak już reasumując to, co zostało powiedziane, musimy wprowadzić też w polskiej ufologii pewne wnioski, które tu z jakichś powodów nie trafiły, a mianowicie to, że to w ogóle mogą nie być obiekty. Bo rzeczywiście to, co pan mówi, ma sens, ale ja bym tutaj widział to troszeczkę inaczej, bo rzeczywiście to nie spełnia standardów technologicznych, to znaczy to może mieć formę technologiczną, ale ja bym zwrócił bardziej uwagę na psychologiczny i filozoficzny aspekt spotkań z UFO. I to się doskonale wpisuje w zagadkę latających trójkątów. Bo tutaj teraz takie krótkie przypomnienie historii, panowie. Najpierw były najpierw było wszystko przed, czyli tam jakieś bogowie, aniołowie, fenomeny niebiańskie. Potem mieliśmy przełom wieku XIX i XX, były słynne latające statki, to się ciągnęło w zasadzie do lat 20. Potem były jakieś dziwne samoloty, bo było takie zjawisko, pisał o tym John Keel w słynnej książce UFO kontrajeński. Potem były widmowe rakiety, znaczy przedtem były jeszcze Foo Fightery, potem były widmowe rakiety, a potem się pojawiły latające spotki. Po spotkach się pojawiły, znaczy w zasadzie spotki nie wyginęły, spotki nadal się pojawiają. Potem się pojawiła cała gama różnego rodzaju obiektów UFO. No i teraz jakby tak coraz częściej trójkąty, prawda? Czyli to coś, co kieruje tym zjawiskiem. Nie mówię, że tam gdzieś czasami rzeczywiście coś może wylądować. Nie z tego świata. Natomiast jeżeli coś pochodzi z zupełnie innego, innej planety, jeżeli to coś zostało wyprodukowane przez istoty, które no w zasadzie nawet nie umiemy sobie ich wyobrazić, bo wydaje mi się, że nie potrafimy sobie wyobrazić tak, jak wyglądają kosmici. Jeżeli oni są bardzo zaawansowani, to wydaje mi się, że to wszystko, co my o nich myślimy, to jest zbiór tylko jakichś tam naszych wyobrażeń. Oni tutaj mogą nie przelatywać. To, co my widzimy, może być powiązane z czymś zupełnie innym. Rzeczywiście, może to być czyjaś ingerencja, ale ona może być obliczona, nie wiem, na sterowanie naszą rzeczywistością i to jest czynione po to, żebyśmy zaakceptowali fakt istnienia nie wiem, obcych, którzy są zupełnie niepojęci dla nas. Taki może być ostateczny cel tego zjawiska. Jak mówię, nie wykluczam, że tam gdzieś wśród tych obserwacji są relacje o prawdziwych gościach z kosmosu. Natomiast wszystko wskazuje na to, że UFO jest zjawiskiem paranormalnym, związanym z tym, co się dzieje w ludzkiej głowie, z filozofią, z psychologią. Każda obserwacja u świadka wywołuje ogromne zmiany. Może nie dotyczy to wszystkich, natomiast dotyczy to wielu. Sami panowie wiecie, jak to się dzieje, jak reagują ludzie, którzy widzieli UFO. Niektórzy po prostu doznają rodzaju oświecenia, bym powiedział nawet. Dlatego trzeba porzucić chyba to takie myślenie mechaniczne, a nawet, nie wiem, czysto techniczne, czy jakieś tam spekulacje o podróżach międzygwiezdnych, na rzecz tego, z czym już mamy do czynienia. I trzeba to zjawisko rozpatrywać przez pryzmat tego, co wiemy. A wiemy w zasadzie dość sporo. Te wnioski mogą wydawać się absurdalne niekiedy, natomiast chyba mówią nam wyraźnie, czym to nie jest. I wszystko wskazuje na to, że to raczej nie są żadni tam przybysze z obcych planet, no bo tak w zasadzie to po co mieliby przelatywać, latać nad Polską
pokazywać się ludziom, no to musieliby być dziwni kosmici trochę, dziwną jakąś mentalnością, prawda? Albo przelatują tu po coś i okej, dokonują swojego dzieła, a na razie to wygląda tak wszystko troszkę, jakby to była jakaś taka wieczna zabawa, wieczna gonitwa. Także możliwe, że rzeczywiście istnieje jakaś inteligencja, która nam tutaj, ingerując poprzez swoją magiczną technologię w naszą rzeczywistość, która przygotowuje nas do faktu swojego istnienia, poprzez, no nie wiem, ten wielki proces dostosowywania naszej świadomości i psychiki do istnienia obcych, ale musimy pamiętać, że to, co o czym się donosi przez cały czas, to nie są oni. To jest tylko tak jakby opakowanie. Natomiast w środku, jak mówił John Keel powiedział, UFO jest jak kontrojański. W wierzchu to jest co innego, ale w środku to może być coś takiego, czego nie umiemy pojąć w ogóle. Coś zupełnie egzotycznego. Jacques Vallée nazywa ten sposób funkcjonowania zjawiska UFO metalogiką. To znaczy, gdybyśmy to wszystko podsumowali, łącznie z tymi latającymi trójkątami, to wychodzi straszny bałagan, zupełny. Dlatego też nie jest to akceptowane przez, że tak powiem, uczonych, bo oni mają być dość zamknięte spektrum widzenia. To nie spełnia standardów takich jak, nie wiem, robienie kiełbasy na przykład, czy jak matematyka, że jest... Nie, to jest coś znacznie szerszego. Tego się nie da ująć. I myślę, że dopóki nie zostanie złamana pewna bariera umysłowa, no to będziemy tak brnąć ciągle w tych domniemaniach i będziemy oglądać nowe filmiki i za następne 70 lat nie będziemy w ogóle bliżej tego rozwiązania tego zjawiska. Ale panowie i panie oczywiście, reasumując, mam nadzieję, że panie też nas słuchają, reasumując, zjawisko latających trójkątów nie jest takie tajemnicze, jakby się niektórym wydawało. To znaczy, tak jak w zjawisku UFO, mamy pewnie gdzieś tam do czynienia z jakimiś wytworami techniki. Natomiast to coś, ten fenomen, stosuje tak jakby mikrę do naszych wyobrażeń technicznych. To znaczy, on zawsze będzie pokazywał się pod postacią, nie wiem, czegoś, co my sobie umiemy wyobrazić. Także ja się zastanawiam, jaki będzie następny krok, jaki będzie następna forma ewolucji tego zjawiska. No bo tak jak powiedziałem na początku, mieliśmy przeskok od latających statków do teraz trójkątów i spodków. A podejrzewam się, że to nie jest koniec, że pojawi się coś nowego. Tylko co? Słuchajcie, prawdopodobnie dożyjemy i dożyjemy tych czasów i będziemy widzieć to, tak? Ale tak jak mówię, nie jesteśmy chyba jeszcze filozoficznie gotowi na to, żeby zaakceptować prawdę o tym zjawisku, bo nasza świadomość, nasza umysłowość działa tak, że chce widzieć schematy i rzeczy proste. Natomiast to jest inna inteligencja zupełnie. I no nie wiem, może zupełnie musimy zmienić nasze standardy patrzenia na wiele spraw. Co jest w tym takiego, może troszkę dla mnie niepokojącego, to fakt, że zawsze gdzieś tam na końcu tych rozważań, do których teraz dochodzimy, stoi tak zwana duchowość, albo nie wiem, jak to powiedzieć, metafizyka, bo stoimy przed wielką niewiadomą, także nie odpowiedzieliśmy sobie na żadne pytania, ale dochodzimy do pytań, które można zrozumieć jedynie, albo przybliżyć się do nich jedynie dzięki metafizyce. Pewnie wiele osób to wykorzysta do jakichś tam swoich głupawych, no będą tam udawać różnego rodzaju... To da jakąś też podstawę jakby do tworzenia ruchów w pewnym sensie religijnych, odwołujących się do UFO. No wiesz, różnego rodzaju Janusze będą siedzieć i dyskutować, o, ja to wiem więcej niż wy, jestem uduchowiony, a to niestety nie tędy droga. Musimy sobie uświadomić, że niewiele wiemy. Niewiele wiemy i nikt na razie nie wie więcej, ale niektóre teorie mogą nam wskazywać prawidłową drogę. Także w kwestii latających trójkątów tutaj powiedział wiele pewien amerykański uczony, to znaczy on chyba to powiedział troszkę przypadkowo, był to profesor Scott Miller,
członek amerykańskiego Instytutu Aeronautyki, który stwierdził, że no w zasadzie gdyby latające trójkąty były prawdziwe, to one jakoś wpasowują się w naszą myśl techniczną, bo tam za ileś dekad rzeczywiście mogą być takie pojazdy potrzebne i mogą się pojawić. No i on zwrócił nam naszą uwagę na to, że jak działa to zjawisko, po pierwsze, jak ono się dostosowuje do naszych oczekiwań, do naszego postrzegania, ale też z drugiej strony no, wyjawił, że nie jest możliwe, żeby coś takiego powstało teraz. Organizacja NEEDS, o której wspominałem, założona przez miliardera Bigelowa, kierowana przez doktora Kelehera, zawierająca, grupująca dużą ilość uczonych, zapłaciła dość wysoką cenę za zajmowanie się takimi problematycznymi sprawami, jak na przykład okaleczenia zwierząt czy latające trójkąty, które najwyraźniej bardzo mocno weszły amerykańskiemu rządowi na odcisk. I sama organizacja została zamknięta, bo powiedziano, że oni w zasadzie to nic nie robili i trzeba to zamknąć. Bigelow, z tego co wiem, jest teraz kontrahentem amerykańskiego rządu. Nie wiem, czy to jakaś zapłata taka za to, że chciał poznać jego największe tajemnice, bo ja mam nadzieję, że kiedyś poruszony zostanie temat tego, do czego oni doszli poza zjawiskiem latających trójkątów, bo oni się jeszcze zajmowali, jak powiedziałem, okaleczeniami zwierząt. Wniosek, który wynika z ich badań, są, jak to powiedzieć, bardzo pesymistyczne, ale to o tym nie dzisiaj. Nagadałem się. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś jakoś skomasować tą wiedzę na temat, albo wnioski w krótkim jakimś tam w krótkiej formie na temat latających trójkątów. Ja poczyniłem taki dość duży raport. Mam nadzieję, że bardzo konkretny dla nieznanego świata. On się niedługo ukaże. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem latających trójkątów, tam znajdzie na pewno wiele odpowiedzi w takiej bardziej uporządkowanej formie, bo dzisiaj ta dzisiejsza nasza debata przypomina burzę mózgów połączoną z burzą problemów technologicznych. Także ja dziękuję wszystkim za udział i za uwagę i mam nadzieję, że udało nam się przynajmniej kilka osób zmusić do takiego głębszego zastanowienia się, bo właśnie, jak mówiłem, po to są te debaty, żeby na pewne rzeczy spojrzeć inaczej, bo ufologia się zastała trochę i musi ruszyć z nowym ładunkiem intelektualnym. Także dziękuję Ci, Marku, i dziękuję wszystkim i żegnam. Dziękuję również. No, niewiele o samych trójkątach, tylko do tego, co jest tu poruszane w tej audycji, na przykład co gość powie. Jeżeli to nie dotyczy trójkątów, tylko ogólnie ufologii, to ja proponuję jednak zrobić o tym temacie ogólnie o ufologii oddzielną audycję, ponieważ troszkę czas nas tutaj już nagli. Dobrze, to ja może tylko powiem odnośnie tego, co powiedział poprzednik. On dość dużo powiedział rzeczy, więc jeżeli nie mamy czasu, to może nie o wszystkim będę mówić, ale powiem tylko, on powiedział, że to jest zjawisko psychiczne, że ludzie to widzą, ale na przykład poprzednio też było wspomniane, że ktoś to widzi i tego albo widzi to jedna osoba, albo niewiele osób, co sugeruje, że jest to zjawisko po prostu wytworzone w psychice. Tylko jest jedna odpowiedź na to, mianowicie, że to by była racja. Ja mam też kształcenie medyczne i psychiatryczne, więc mówiło się nawet o jakichś tam urojeniach czy urojeniach grupowych, co jest dziwnym dla mnie i niezrozumiałe, ale mniejsza o to. Ale nie zostałyby ślady na zdjęciach na przykład, na filmach. Można mieć urojenie w umyśle, w psychice, ale nie zostawia to śladu na materiałach filmowych, więc to jest jak gdyby taki kontrargument. A druga rzecz, to chciałem jeszcze wspomnieć tylko, bo mówiono kilka razy, że pojawiły się te zjawiska po 1945 roku, po wojnie światowej. I chciałem tylko zwrócić waszą uwagę, że jedynym takim przywódcą chyba znanym, który głośno mówił o czymś, to był właśnie Adolf Hitler, który mówił
nie martwcie się, że są bombardowania, tutaj alianci bombardują nasze miasta, bo my mamy Wunderwaffe, cudowną broń, prawda? W nawiązaniu na przykład do Foo Fighters, które też były w czasie nalotów obserwowane. Czy nie ma jakiegoś zania między Wunderwaffe, a właśnie pojawieniem się w owych czasach masowo zjawisk typu UFO? Dziękuję. Dziękujemy, Konradzie. No, mam wiele ciekawych innych myśli, ale ogólnie o ufologii, a nie o latających trójkątach, więc tak jak sugerowałeś, to może ja skończę na dziś. Panie Damianie? Ja tak, no tutaj sporo generalnie zboczyliśmy w ogóle z kursu głównego tematu, zaczęliśmy wchodzić w takie ogólne tematy ufologiczne, teoretyzujące trochę. Co ja mogę dodać generalnie na temat tego, co teraz się obserwuje, to że generalnie ten aspekt poruszony, aspekt powiedzmy taki nierzeczywisty, niematerialny, taki metafizyczny, jest na pewno bardzo ciekawy, aczkolwiek uważam, że jednak pewne aspekty tego zjawiska wskazują jednocześnie, że być może mamy tutaj jakiś wpływ tego zjawiska na ludzką świadomość, bo faktycznie tak może być i warto rozwijać to, bardziej skupiać się na tych elementach właśnie obserwacji, gdzie jest jakiś wpływ zjawiska na świadomość ludzką i tak dalej. Generalnie tak uważam, że jeśli w ogóle teoretyzujemy, to na pewno nie mamy tutaj do czynienia z żadnym zjawiskiem stricte ziemskim, a więc jakimś czynnikiem militarnym bądź tak dalej. Jeśli już w ogóle idziemy tutaj, to możemy mówić faktycznie o takim pełnych znamionach zjawiska UFO, które przybrało jakąś taką zupełnie inną formę. Formę, która już była gdzieś tam znana wcześniej, ale teraz się bardziej uwidaczniła, czyli mam na myśli postać trójkątów i tak dalej. Ale jest to jednak pewne rodzaju jakieś zjawisko, które niekoniecznie ma aspekty pozaziemskie, natomiast może mieć aspekty zjawiska, które gdzieś tam nam towarzyszy, jest jakby jakąś formą równoległą naszej równoległej rzeczywistości. No to są moje takie drobne przemyślenia, które w jakiś sposób się pokrywają tutaj z wypowiedziami moich kolegów. Ale tak jak mówię wcześniej, daleko jeszcze na jakieś takie bardziej usystematyzowane przemyślenia i wnioski. To tyle. No ciężko cokolwiek jeszcze dodać do tego. No bardzo celne uwagi dodał Konrad. Właśnie o to chodzi, że gdyby to były projekcje bezpośrednio do umysłu, że tak powiem, ludzi obserwujących, nie byłyby to, nie można by było zrobić zdjęć tych obiektów. Natomiast zdjęcia i to na przestrzeni bardzo długiego czasu. Belgijska fala latających trójkątów nie zapoczątkowała jakiejś rewolucji w naszym lotnictwie. Nie mamy jakichś tam spektakularnych statków powietrznych, które by próbowały naśladować coś takiego. Ciężko jest powiedzieć, czy to jest ewolucja, czy po prostu, tak jak powiedziałem, no, przylecieli inni z inną technologią i mamy tu do czynienia z gośćmi, którzy są po prostu no, skądinąd, nie? Jeżeli, tak jak fizyka w tej chwili mówi, że nasz świat jest około 11-miarowy, więc to pojawianie się i znikanie obiektów, no to mniej więcej odpowiada przechodzeniu między wymiarami, także no to tutaj akurat no, można teoretyzować dowolnie i każda odpowiedź była dobra. Michał Kuśnierz, portal Infra. No cóż, no ta dzisiejsza dyskusja tylko wskazuje na to, że powinniśmy częściej rozmawiać właśnie o zjawisku UFO. Właśnie w aspekcie tego, w jaki sposób to jest nie na tyle zjawisko materialne, co bardziej właśnie psychologiczne. To wpisuje się też właśnie ten znaczy cały pakiet tych dziwnych obserwacji trójkątów, bumerangów. A tak jak właśnie
ci koledzy mówili i to, co Piotr moim zdaniem dobrze podsumował. To znaczy tak, no musimy się na tym rozmawiać, zastanawiać, a jednocześnie patrzeć, bo sednem naszej pracy jest to, są relacje od naszych czytelników, słuchaczy. Ktoś cokolwiek zaobserwował, to poczekamy na relacje, na zarówno na tutaj zaraz Marek nie poda nasz infrawy, radia Paranormalium. Także będziemy czekać. Przemku? No, faktycznie zostało bardzo dużo powiedziane i ciężko tutaj o takie jednoznaczne jakieś wnioski. Mi się wydaje, że faktycznie możemy mieć do czynienia z taką jakąś no, inteligencją, która oczywiście jest to teoria tylko, ale ma jakieś tam podstawy, nawet dość solidne podstawy. Z jakąś inteligencją, która właśnie z nami tutaj współżyje, że tak powiem, i czasem się manifestuje. Nie wiem, czy to może być tak, że ona egzystuje tutaj tylko na tej planecie Ziemia, czy może to jest w ogóle jakiś dużo szersze zjawisko, czy może jakiś, nie wiem, jakiś projekt, nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. No, tutaj jest naprawdę duże pole, no, już tu można naprawdę mocno dywagować i no, myślę, że można spokojnie na kilka audycji jeszcze to przeciągnąć i sporo o tym porozmawiać. Mi nic do głowy specjalnie konkretnego nie przychodzi, szczerze mówiąc. Będziemy już powolutku zbliżać się do końca naszej dzisiejszej debaty. Mam tu jeszcze parę pytań powracających jakby w 100% do tematu latających trójkątów. W Polsce dochodzi rocznie do kilkudziesięciu obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. Jaki procent z tego stanowią właśnie obserwacje obiektów w kształcie trójkątów, bumerangów itd.? A przygotowując się do dzisiejszej debaty, przejrzałem pewną ilość materiałów o tematyce ufologicznej i odniosłem wrażenie, że liczba obserwacji trójkątów i innych obiektów o podobnych kształtach no, z każdym rokiem rośnie. Jak to jest według Was? Damian Trela. Trudno teraz w ogóle mówić o jakichś statystykach, gdyż tak naprawdę ogólnopolskie statystyki ufologiczne od jakiegoś czasu chyba nie istnieją generalnie. Jeżeli już tutaj mówimy o jakichś statystykach, to prowadzi je portal Infra w skali ogólnopolskiej. Ale to, co dociera do nas różnymi kanałami informacji, możemy wnioskować, że jest to ponad 90%. Te pozostałe 10% może stanowi relacje, które dotyczą gdzieś jakichś obiektów innego rodzaju, innych kształtów, tych bardziej klasycznych, takich znanych w ufologii. Często też te pozostałe procenty stanowią relacje gdzieś z najmniejszych czasów, ale jeśli mówimy o współczesnych relacjach, no jest to zdecydowana przewaga obiektów, które mają taki, a nie inny kształt, taki bardzo futurystyczny. Arek Kocik? No tutaj jest akurat taki mały problemik, dlatego że bardzo często w nocne obserwacje to są obserwacje trzech punktów świetlnych, które człowiek łączy już, mózg łączy w trójkąt i wtedy widzimy trójkąt. Natomiast jak faktycznie wyglądają te obiekty, czy to ciężko jest powiedzieć. Bardzo być może, że część obserwacji, które bierzemy za trójkąty, są obserwacjami pojedynczych punktów świetlnych, które są po prostu były kulami. Także to ciężko jest powiedzieć statystycznie, jaki procent udział we wszystkich obserwacjach mają obserwacje akurat trójkątów, bumerangów. Po prostu tego jest, są tak jak już mówiliśmy, tak rozmaite kształty, że po prostu nie da się tego jednoznacznie usystematyzować.
Natomiast nocne obserwacje mają to do siebie, że no, trzy światła, które się poruszają, jeszcze jeżeli jest do tego lekkie zachmurzenie i nie widać przemieszczającego, nie widać cienia, czy nie widać zasłoniętych gwiazd, to automatycznie i tak łączy się jako trójkąt. Także no tutaj ciężko jest na jednoznaczną opinię, jednoznaczne tam podanie cyfr. Michał Kuśnierz, portal infra.org.pl. No, tak jak powiedziałem wcześniej, no moim zdaniem musimy dalej rozmawiać o tym zjawisku. Akurat dzisiaj żeśmy sobie wybrali taki wycinek, który jest dosyć interesujący ze względu na to, ile mamy właśnie relacji tego typu. Ale mimo wszystko powinniśmy rozmawiać, dyskutować o poszczególnych przypadkach. Myślę, Marku, że może swego czasu byśmy nagrali audycję, w której byśmy się skupili na jakichś szczególnych przypadkach właśnie. Będziemy zbliżać się już ku końcowi naszej audycji. Chciałbym jeszcze tutaj zadać parę takich pytań na koniec odnośnie samych już o relacji z obserwacji latających trójkątów, ponieważ większość relacji, które ja przynajmniej znam, mówi o trójkątach obserwowanych nocą. A czy może spotkaliście się panowie z przypadkami ich obserwacji za dnia? Damian Trela. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to może zdarzenie, jakie rejestrowałem tam w tym roku, tutaj na Dolnym Śląsku, w miejscowości Biała, to jest koło Chmielowa. Tam faktycznie miała miejsce relacja, zdarzenie, które dotyczyło obserwacji właśnie trójkątnego obiektu, obserwowanego tak już w godzinach w zasadzie wieczornych, ale jeszcze było widno. I to był trójkąt, który się wyłonił jakby za lasu, obrócił się pod pewnym kątem, obserwowało go dwójka osób, z tym, że każdy opisywał go, to jest też ciekawe bardzo, w różny sposób, jeśli chodzi generalnie o rozmiar i sam kształt w zasadzie, bo jedna osoba opisała mi to jako trójkąt, natomiast druga bardziej porównywała to do jakiegoś owala. I ten obiekt był w zasadzie obserwowany jeszcze za dnia. Jeśli podlepimy to pod ogólne relacje obserwacji trójkątów, no to w zasadzie jest to jedyna relacja, która mi przychodzi do głowy. Ale statystycznie rzecz ujmując, oczywiście są to w większości obserwacji nocy. Arku? Właśnie szukam czegoś takiego na naszym blogu. Mamy właśnie bardzo dużo różnych relacji. Ja pamiętam, że ten, który był w Bartoszycach, to co ja mówiłem, w 2003 roku, był właśnie obiektem widzianym bodajże za dnia, z tego co pamiętam. Tam jeden z nas, Mieczysław Szczepanik, nieżyjący już w tej chwili, nawet stworzył taki model, nie wiem czy nie mylę czasami miejsca, stworzył model plasteliny taki tego obiektu i to był właśnie taki obiekt, który można uznać, że był trójkątem. W tej chwili przeglądam nasze archiwum, ono jest dostępne na naszym blogu WMGU, Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej i nie mogę w tej chwili znaleźć niestety, ale taki przypadek był. Natomiast nigdy nie spotkałem się z przypadkiem lądowania tego obiektu i śladów pozostawionych przez obiekt trójkątny na naszym terenie, bo my zbieramy informacje z terenów Warmii i Mazur. Michał Kuśnierz? Ja właśnie też przeglądam w tej chwili nasze archiwum, znaczy ten raport, który Piotrek stworzył, który rzeczywiście jest bardzo konkretny. I z tego co widzę są dwie relacje obserwacji takich późno popołudniowych, ale w sezonie powiedzmy jesienno-zimowym, więc można powiedzieć, że wszystkie te obserwacje, które mamy, to właśnie są kiedy już zapadnie zmrok. Tak, dokładnie właśnie teraz jeszcze sprawdzam.
nie mamy żadnej obserwacji za dnia, z tego co widzę. Przemku? No tak, ja nie jestem ufologiem, więc nie dochodzą do mnie żadne relacje, nie mam. Znaczy, mam tylko jedną dotyczącą obserwacji właśnie takiego obiektu trójkątnego przelatującego nad Warszawą, co publikowałem na blogu. Natomiast od dziennych nic nie słyszałem. Jedynie mogę, pewnie pamiętacie, była taka sprawa, że jakiś fotograf chyba gdzieś tam w Stanach sfotografował, udało mu się sfotografować jakiś przelatujący dość wysoko, myślę, że na wysokości przelotowej takich samolotów pasażerskich, czyli około 12 tysięcy metrów albo wyżej nawet, obiekt trójkątny, który leciał, te zdjęcia są w internecie, prawdopodobnie jeszcze są. Natomiast nie wiem, jest czy to... nawet chyba tłumaczenie artykułu na ten temat na forum portalu Infra, także zapraszamy na paranormalne.eu, jeżeli ktoś chce się zapoznać z tym zdjęciem. Tak, nie wiem, czy on zostawiał smugę za sobą, czy nie, nie pamiętam. Jeżeli zostawiał, no to od razu możemy to wrzucić do worka z jakimiś technologiami ziemskimi. Jeżeli nie, no to już możemy się zacząć zastanawiać. Natomiast mnie naszła taka myśl, że jeżeli już idziemy tym tropem domniemanej inteligencji, która z nami tutaj egzystuje i która wodzi nas za nos i miesza cały czas, no to może jest tak, że te trójkąty pojawiają się właśnie dlatego, trójkąty i inne dziwne kształty pojawiają się właśnie dlatego w mroku nocy, a żebyśmy myśleli, że to są ziemskie obiekty, jakieś wojskowe, prawda? Może tak być. Nie mówię, że tak jest, ale to taki mój, taka myśl po prostu, no. Wszystko jest możliwe. Tak naprawdę jeszcze nie wiemy, podejrzewam nawet promila tego, co powinniśmy wiedzieć, co możemy wiedzieć o latających trójkątach. Mi jeszcze przez chwilę przeszła przez głowę myśl, że przynajmniej te obiekty, które posiadają światełka, to one mogą być tak naprawdę jakimiś laserami wystrzeliwanymi w jakimś celu. No ale po co? Po co by były takie lasery wystrzeliwane? Znaczy, gdybyśmy mieli kontakt tylko powiedzmy z jedną inteligencją jakąś, no to wszystkie działania ich, no w zasadzie zakończyłyby się już dawno, dawno temu. No ile można robić badania porywające ludzi, jakieś tam jeszcze inne tego typu rzeczy, które można było zobaczyć w filmach typu Archiwum X. Tutaj musi chodzić po prostu, no, fenomen UFO trwa odkąd człowiek nauczył się pisać, rysować i odkąd rysuje na ścianach i pisze wspomnienia, że tak powiem. Od tego czasu mamy do czynienia z przekazywaniem sobie wzajemnie na następne pokolenia informacji, że o tutaj byli, widzieli. No i tutaj no by było bez sensu, gdyby to samo robili. Także kamuflaż w tym momencie wydaje się bez sensu w sumie, tak? Bo po co? I tak są. Zwracają na nas uwagi. Kończymy już powolutku debatę. Chciałbym jeszcze poprosić naszych obecnych tutaj gości o kilka słów podsumowania. Pan Damian Tryla. Ja już takie małe podsumowanie dokonałem wcześniej. Krótko mówiąc, temat jest bardzo ciekawy. Warty dalszej analizy. Tak jak to mówił tutaj wcześniej pan Piotr, że ufologia gdzieś tam utknęła w jakimś takim martwym punkcie, że zbieramy te relacje, analizujemy je, ale tak naprawdę nie wyciągamy jakichś takich logicznych wniosków. Bardzo zauważenia aspektem jest to, że faktycznie te bliskie spotkania, z którymi, które masowo napływały na całym świecie i w Polsce, które
sypały się wręcz, teraz jakby zanikły i mamy do czynienia właśnie z takim, a innym aspektem. Czyli dalekimi przeważnie obserwacjami, choć gdzieś tam pojedynczo zdarzają się tego typu relacje bliskie, bo przypominam sobie też właśnie zdarzenie, które rejestrowałem w tamtym roku w Bełchatowie, gdzie faktycznie obiekt był obserwowany naprawdę z bliskiej odległości, po 300 metrów. I był sporych rozmiarów. No ale w większości jednak są to dalekie obserwacje. Obserwacje powyżej 250-300 metrów, kilku kilometrów. No. Trzeba wyciągać z tego jakieś wnioski, trzeba to analizować, ale tak jak mówię, materiału jest ciągle za mało. Bo próbujemy analizować coś tak naprawdę, nie dysponując jakąś bogatą bazą danych. Bo ta nasza ufologia trochę gdzieś tam umarła. Generalnie nie ma jakichś ogólnopolskich organizacji, które faktycznie skupiają się tylko i wyłącznie na aspekcie ufologicznym, a nie na innych jakichś dziedzinach paranormalnych. Nie analizują, które analizują, zbierają takie relacje, dokumentują i wtedy wyciągają wnioski. No, nie posiadamy takiej konkretnej bazy danych. Wpływają do nas gdzieś te relacje z różnych stron. Ciężko nam na przykład dotrzeć gdzieś. Ja mam jakąś relację, która gdzieś tam wpłynęła mi z Pomorza, ale nie ma możliwości dotarcia tam, więc sprawa się zamyka gdzieś na rozmowie telefonicznej ze świadkiem, a to też nie jest właściwa droga. Myślę, że jeszcze trochę ta ufologia musiałaby trochę powstać tych gruzów. Być może fajnie by było, gdyby powstała gdzieś kiedyś jakaś organizacja taka o charakterze bardziej ogólnopolskim, która mogłaby mieć swoich gdzieś członków, przedstawicieli w różnych rejonach Polski i wtedy byśmy mogli mieć większy dostęp do informacji, a większy dostęp do informacji gwarantuje zebranie większej bazy danych, na której można gdybać, analizować, wyciągać jakieś racjonalne wnioski. Arek Kocik? Już była, bo było słynne Centrum Badań Zjawisk UFO i Anomalnych, z tego co pamiętam. Ona się rozpadła. Były między innymi jednym z członków tej organizacji był Bogdan Zabielski, który jest założycielem WMGU. Stąd wyposażenie takie, jakie powinniśmy mieć. My jeździmy właśnie między innymi zbierając te informacje, jeździmy po ludziach, że tak powiem, po miejscach. No, mimo zbierania tych wszystkich sposób ani wyciągnąć wniosków bezpośrednich, dlatego że każda obserwacja jest praktycznie inna. I tu jest właśnie ciężko. W tej chwili organizacją, jeżeli to można powiedzieć o organizacji, która skupia rzesze ludzi badających i tutaj bardzo wiele rzeczy można się dowiedzieć właśnie z portalu Infra i my współdziałając z Infra dostajemy informację, że gdzieś tu się dookoła nas coś tam dzieje i wtedy jeździmy, że to jakieś tam kroki w celu organizowania tego wszystkiego, tego ruchu ufologicznego są. No z tym, że mimo wszystko, to są, każdy przypadek jest oddzielny, każdy przypadek jest inny i niepowtarzalny. I ciężko na podstawie tego wyciągnąć jakiekolwiek jednoznaczne wnioski. Poza tym, że nie jesteśmy sami. Michał Kuśnierz, portal Infra. Tak, dziękuję Arku, żeś powiedział o tym, bo my od paru lat już staramy się właśnie zbierać te informacje i jakoś je systematyzować, znaczy ubierać w formę taką, jaką prezentujemy, czyli w formie tabeli na naszej stronie, którą staramy się tą tabelę staramy się aktualizować, no przynajmniej raz na parę miesięcy. No cóż, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Marku, tego typu audycje na pewno są bardzo potrzebne i będziemy musieli jeszcze podyskutować o różnych innych kwestiach. No i Przemek? No tak, tutaj ważne jest właśnie to, że żeby już starać się jakby to wszystko łączyć w kupę, w cudzysłowie, i starać się podsumować
cały ten fenomen, to już w sumie było. Były już takie próby, prawda, John Keel czy Jacques Vallée. I myślę, że dość trafne wnioski wyciągnęli. No ale czy poznali odpowiedź? No nie wiem. Pewnie wiele osób stwierdzi, że nie. No natomiast co mogę powiedzieć? No, myślę, że warto cały czas próbować zbliżyć się do poznania tej zagadki. I trzeba na pewno zbierać nowe relacje. Już myślę, że chyba bardziej w takich celach statystycznych, żeby po prostu się orientować w temacie, jak to wszystko się zmienia. No bo co jakiś czas, prawda, co parę dziesiąt lat, czy co parę naście, to wszystko jakby zmienia ciuszki, że tak powiem. Więc na pewno warto. No na pewno fajnie by było, gdyby jakaś taka organizacja ogólnopolska powstała. Ja mogę jedynie ze swojej strony powiedzieć, że być może no niedługo uda się jakoś stworzyć jakąś taką małą grupę, no prawdopodobnie nieformalną, która by tutaj działała na terenie Mazowsza, tak jak to było kiedyś z grupą Bzowskiego. No i właśnie z tego powodu, że jeden z byłych współpracowników Kazimierza Bzowskiego będzie znów mieszkał w okolicach Warszawy, no to myślę, że będzie znowu można razem podziałać w temacie. Może gdyby ludzie się o tym dowiedzieli, no to więcej różnego typu relacji z okolic Warszawy i Mazowsza by tutaj napływało. No więc tak, ja w zasadzie już chyba powiedziałem wszystko. Także ja ze swojej strony jeszcze tylko pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że no to jest pierwsza z debat, które planowaliśmy już od paru miesięcy zorganizować. Tutaj chciałbym wyrazić nadzieję, że usłyszymy się ponownie w takim bądź najlepiej w jeszcze bogatszym składzie już niedługo. Chciałbym tutaj bardzo podziękować naszym dzisiejszym gościom, panu Damianowi Treli, Arkowi, Kocikowi, Michałowi Kuśnierzowi, Piotrowi Cielebiesiowi oraz Przemkowi z bloga UFO Skywatching. Szczególnie panu Damianowi za przyjęcie naszego dzisiaj zaproszenia. Troszeczkę bardzo tak, miło. No dzisiaj tą debatę tak organizowaliśmy w ciągu ostatnich, ja wiem, dwóch, trzech dni, także całkiem fajnie, że udało się to zorganizować w takiej formie. Chciałbym tutaj podziękować również wszystkim słuchaczom. W szczytowym momencie dzisiaj debaty słuchało ponad 120 słuchaczy. To jest bardzo dużo i myślę, że to jest jakby dodaje nam sił na organizowanie kolejnych takich audycji. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również i do usłyszenia. Pozwolę sobie jeszcze na koniec zaprosić wszystkich słuchaczy do odwiedzania blogów i stron internetowych naszych dzisiejszych gości. Blog Damiana Treli pod adresem czastajemnic.blogspot.com, blog warmińsko-mazurskiej grupy ufologicznej, archiwa wmguolsztyn.blog.pl przez 2o napisane, archiwa wmguolsztyn.blog.pl, strona internetowa portalu Infra www.infra.org.pl, a także ufoskywatching-myślnik.pl.blogspot.com. Także dziękujemy jeszcze raz i do usłyszenia. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Pozwolę sobie jeszcze tylko dodać na koniec, że relacje z obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających można nadsyłać na adres e-mail portalu Infra infra@epoczta.pl.